czego żądasz. Miłosierdzia Bożego i waszego. Tomaszu, Pan Bóg zaprosił cię wpierw do życia kapłańskiego. Minęło już 15 lat od twoich święceń prezbiteratu. Sprawiłem dokładnie datę, 31 maja 2008 roku. Dobrze mówię, prawda? Ale Pan Bóg nie przestał cię szukać i postanowił, by twoje kapłaństwo realizowało się dalej w obrębie dominikańskiego charyzmatu. Pan Bóg zaprosił cię do bycia kaznodzieją, do bycia kontemplatywnym kaznodzieją. Byłeś świadkiem, jesteś świadkiem, narzędziem i beneficjentem Bożego przebaczenia. I to cię przygotowywało do przyjęcia daru życia konsekrowanego. Byś stał się jako dominikanin kaznodzieją Bożego przebaczenia, kontemplatywnym kaznodzieją Bożego przebaczenia. To nowe powołanie, które jednocześnie nie jest nowe. Niczego nie niszczy, nie niweluje z tego, co dotąd przeszedłeś, do czego Bóg dotąd cię zapraszał. Ale to, co dotąd było twoim udziałem, jest teraz włączone w inne, w nowe życie, inaczej wyrażane, abyś przeżywał swoje kapłaństwo inaczej. Jak? Posłużę się wskazówką papieża Franciszka. W Kościele zakonnicy są wezwani szczególnie do bycia prorokami. Oczekuję, że przebudzicie świat. To jest priorytet potrzebny obecnie. Bycie prorokami, którzy świadczą, jak żył Jezus na tej ziemi. W tej nowej drodze życia konsekrowanego, którą wybrałeś, którą idziesz, którą decydujesz się iść do końca twoich dni, na tej drodze papież daje ci zadanie, byś budził świat dla Chrystusa i byś robił to jako prorok, czyli jako ten, co definiuje papież, który żyje tak, jak żył Jezus Chrystus i jak za Jezusem żyli apostołowie. Nasze konstytucje dominikańskie mówią, że przyjmujemy sposób życia apostołów w formie podanej nam przez świętego Dominika. A apostoł to wpierw ten, który żyje przy Panu i towarzyszy Panu. Wpierw życie, dopiero potem działanie. Drogi Tomaszu, obejmując i przyjmując całe twoje dotychczasowe życie, Chrystus ciebie zaprasza, abyś żył tak, jak żył On sam, nasz Mistrz i Nauczyciel Chrystus. Ja, brat Tomasz Jacek Albrecht, składam profesję i ślubuję posłuszeństwo Bogu, Najświętszej Maryi Pannie, Świętemu Dominikowi i Tobie, bratu Łukaszowi Wiśniewskiemu, prowincjałowi prowincji polskiej, w zastępstwie brata Gerarda Timonera, generała zakonu braci kaznodziejów i jego następców, że będę posłuszny Tobie i Twoim następcom, według reguły świętego Augustyna i ustaw braci zakonu kaznodziejów, aż do śmierci.